Dzień dobry, Agnieszka Łukasińska, infolinia Urzędu Miasta Opola. W czym mogę pomóc? Uruchomiliśmy infolinię dzisiaj o godzinie 8 rano. Infolinia będzie działać w dniach roboczych, czyli od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 18. Do tej pory już kilkadziesiąt telefonów rzeczywiście odebraliśmy. Są to telefony różnego typu, bo nie tylko dzwonią osoby, które rzeczywiście chcą zapisać się na ten transport czy przewóz do punktu szczepień. Są to również telefony ludzi, którzy szukają po prostu informacji. Przeprowadzamy taką krótką ankietę z osobą, która dzwoni. Jeżeli rzeczywiście dzwoni w sprawie zorganizowania przejazdu, interesują nas tak naprawdę dwie rzeczy. Jeżeli jest to osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, to w tym stopniu najwyższym, pierwszego stopnia, o kodzie QR lub N, to wtedy oczywiście bez wątpliwości zapisujemy od razu na taki przewóz. Natomiast świadczymy również przewóz dla seniorów naszego miasta, osób powyżej 70 roku życia, które mają po prostu inne trudności w dotarciu do danego punktu szczepień. Często zdarza się, że dzwonią do nas rodziny osób, które są zarejestrowane na szczepienie. Transport, który będzie przewoził pacjentów na szczepienia, jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Są to busy, które są przygotowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach. Także osoba, która przypuszczalnie porusza się na wózku inwalidzkim, nie musi z tego wózka się przesiadać. Tak, ona wykonuje tą podróż na tym wózku. Kierowcy są również przeszkoleni do tego, aby takim osobom pomóc dostać się do busa czy z niego wysiąść. To są busy wyposażone też w takie platformy, po których taka osoba może się dostać do tego samochodu. No i tak samo po dotarciu do punktu szczepień kierowca pomaga tej osobie się z tego busa wydostać i spokojnie ona może udać się do punktu szczepień. To samo odbywa się w drugą stronę. Busy są 9-osobowe, natomiast w obecnej sytuacji z uwagi na pandemię maksymalnie możemy jednorazowo przewieźć 4 osoby. Akcja przewozu dla osób do punktów szczepień rozpoczęła się dzisiaj, natomiast trwać będzie tak długo, jak długo będzie taka potrzeba, czyli tak długo, jak będziemy szczepić mieszkańców naszego miasta, tak długo będziemy się starali taki transport im zapewnić. Czy ma Pan jeszcze jakieś pytania? Wszystko jest jasne. Dziękuję również. Do widzenia.